W dzisiejszym odcinku wraz z Ewelą będziemy rywalizować i będziemy obstawiać, który gracz wygra. Osoba wygrana będzie mogła sobie zakręcić kołem fortuny, no i oczywiście zdobyć jakiegoś może nowego skina. Także przechodzimy teraz do pierwszego meczu i w pierwszym meczu, oczywiście w pierwszej rundzie, musimy odpaść. Także losujemy sobie mapę i Rafał, robimy tak, że nie możemy obstawić tej samej osoby, dobra? Dobra, tak zróbmy. Pierwszą rundę zagramy, będziemy patrzeć, jak kto przechodzi, dobra? I na podstawie pierwszej rundy musimy ocenić, kto wygra grę. Oczywiście w drugiej rundzie jeszcze możemy zmienić stan. Nie w razie dobra, czego. Czyli tak robimy tutaj zapoznawczo. Ej, zobaczcie, jakie skiny. Ej, ktoś ma kotka w ogóle tam, kozacko. Tam dwa ufoludzki idą, także ja obstawiam chyba na tego ufoludzka, bo oni tam idą pierwsi. Lew, 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 dobra. Ja lwa, lwa. Właśnie, miałem pierwsza. Lwa obstawić, ale właśnie ten biały w kapeluszu mi na razie tak imponuje, jak widzę. Albo ten z takim kapeluszem, wiecie, takim bardzo okrągłym. Także to jest pierwsza osoba, którą obstawię. Nie miałam taką minę, bo ja zastanawiałam się, gdzie jest lew. O, Rafał. Ej, nie przechodź tego, żebyś oczywiście odpadł, ale lew tutaj jednak złapał. Patrzcie się, co ten lew robi? Czyli co? Czyli? Jeszcze mam szansę na zmianę, tak? Tak, jeszcze masz szansę. To biorę ufoludka. Dobra. Jeszcze będziemy mieli szansę w drugiej rundzie. Ta runda jest po prostu taka, żebyśmy mogli zobaczyć, co i jak. A z kiego będę rozpoznawała, który ufoludek, jak są dwa takie same? No nie wiem, będziesz musiała. Czyli mam dwie szanse. No nie, bo jak odpadnie, to już znaczy, że ufoludek odpadł. Ale tak, są dwa ufoludki, to będę ściemniać, że to nie mój odpadł. Dobra, pierwszą rundę mamy już za nami i słuchajcie, wy również możecie z nami obstawiać. Oczywiście klikajcie teraz łapy w górę, jeśli podoba wam się nowa seria w Stumble Guys. Jak nazwiemy tą serię? Gadnij, kto wygra i w zakręć kołem. O, właśnie. O, to jest. Tak jest, także tak nazywa się ta seria. Oczywiście tych rund robimy aż 3 albo więcej, zobaczymy. Ej, dobra, to jest nienawidzona przeze mnie mapa i nienawidzę, jeszcze nigdy jej nie przeszłam. I tutaj będziemy oglądać teraz i AD musimy używać. Ewela, ty kogo obstawiałaś? Ufoludki, tak? Ja ufoludzka, tylko jeszcze nie wiem, którego jest, albo tylko nie widzimy tutaj niestety ników. Ojejkuś, co tu się w ogóle dzieje? Zobacz na ufoludki. Które to są ufoludki? Ufoludków żadnych? No tu jest, no, ufoludki. Ludek. Czyli ty tego ufoluda obstawiasz, tak? Na tą tak, chwilę? Tak, nie wiem, który, w sensie są dwa różne i nie wiem, którego obstawić. Tego, co będzie pierwszy po prostu. Ja ogółem obstawiam na razie, na tą chwilę, lwa. Lew moim zdaniem tu może porobić. A wiesz, jak ten lew przechodził? On skakał byle gdzie. A patrz, jak twój ufoludek stoi w miejscu cały czas. Ale jest jeszcze drugi. Ale zobacz. On stał w miejscu i nic nie robił. Ale zobacz drugiego ufoludka. Ufoludek numer dwa. Zobaczmy, czy w ogóle jest ufoludek numer dwa. O, jest. Dobra. Widzisz, patrz, jest tutaj już na obręczy. Także mi się wydaje, że ten ufoludek może wygrać. Czyli co, możemy zmienić zdanie, czy już nie możemy? Możemy do samego końca, aż do trzeciej rundy, w trzeciej rundzie już nie możemy zmienić. Co? Czyli widzimy, kto jest i już nie możemy zmienić zdania. Co ten ufoludek zrobił? Ej nie, ta mapa jest ciężka, ja naprawdę nigdy nie przyszłam tej mapy. Co on robi? No właśnie, to jest chyba ten gorszy ufoludek, tak mi się wydaje. Chociaż już sam nie wiem. Dobra, mamy tutaj gości, którzy przeszli, zobaczmy, czy nasz lew jest. Tak, ja widziałam. O, akurat tam ufoludek się tak... To jestem ja w dzisiejszym... W dzisiejszym dniu całym w sumie, nie? Wielki comeback. Ej, on jest dobry. 3 na 8, a ty go obstawiasz, trudno. Zobaczmy, co mamy dalej. Mamy tutaj, ach, tego gościa. On jest też dobry, moim zdaniem. Ten, taki chiński, to jest jak samuraj, czy nie wiem, jak to się nazywa. Mamy ostatnie 3 miejsca. Ufoludek przeszedł i lew przeszedł, także na razie tutaj są na podium. Czyli ty obstawiasz tego ufoludka, który teraz przeszedł i ja obstawiam lwa. Ej, a co jeśli żaden z naszych nie wygra? To może kto bliżej, dobra? No to mamy szansę do ostatniej rundy, ale w ostatniej rundzie, jak będą obydwoje, no to tak, jak mówisz, kto będzie bliżej, ten wygrywa kręcenie. Dobra, jest, patrz, koło siebie nawet jesteśmy. Niko, Niko, mój gość nazywa się Niko. A mój? Nie pamiętam. Puerto Rico, Niko. Pierwsza runda już prawie za nami. Emocje sięgają zenitu, no nie? Tak, myślałam, że będzie teraz piłka nożna i że będziemy razem w teamie i razem wygramy. No nie, bo to jest ostatnia plansza. W sensie teraz, dobra, ja obstawiam tego gościa w białym kapeluszu. Nie wiem, ale jakoś czuję. A patrz, lew pierwszy biegnie. Właśnie. Ewela, ty kogo obstawiasz? Patrz to, lew, ja obstawiam lwa. Widziałeś, co on to zrobił? On tutaj... Ja obstawiam lwa w takim razie. Dobrze, że zmieniłam zdanie. Patrz. Ale patrz, patrz, bo nie. Dobrze, dobrze. Byczko, leć, 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 leć. Dawaj go, świetnie tu. Nie, to jest oszustwo. Dobrze, dobrze, dobrze. O nie, jak go wyprzedzili. Ale może lew poszedł, tamten poszedł do góry. Nie, nie, nie. Ale ja byłem bliżej. Czemu tak zmieniłeś zdanie nagle? Nie wiem, tak czułem, tak? A księżniczka wygra. No to ja. Przejdźmy teraz do kręcenia. Ja wygrałem, więc ja kręcę. Obstawiam, że to będzie Superman. Właśnie miałam powiedzieć to samo.
No, pingwin, to ja dzisiaj. Przechodzimy do rundy numer 2 i słuchajcie, no ja obstawiam kogo? To jest fajna mapa, no na razie przejdź, bo na razie przechodzimy i robimy rozeznanie. Ale obstawmy tak w ciemno, ja obstawiam farmer. Tego... Farmer, nie, farmer stoi. Biały kapelusz, ja obstawiam biały kapelusz. Ten kratkę tutaj taki, dobra, rycerz. Także ja przejdę pod sam koniec, zobaczymy kto tam poprzechodzi. Fajne skinki tutaj z tego co widzę. Tak, Rafał prawie tutaj, patrz, rycerz na razie na prowadzeniu, dlatego go obstawiłam, bo był pierwszy. Zobaczymy, czy on robi jakieś takie wtopy. Rafał najlepszego ma skina moim zdaniem. Rafał, ty jesteś tutaj koksem. Jestem Stumble Guys. Wow! W ogóle musimy oglądać innych zawodników tutaj, a nie tak grać. No właśnie, Rafał pierwszy tutaj przechodzi, a nie wiadomo co tam się dzieje z tyłu. Ale zobacz, tutaj ten, ty obstawiłeś tego, co idzie pierwszy, tak? Ja obstawiłem, czekajcie, biały kapelusz obstawiłem, ale jego tu nie ma, dobra, pooglądajmy. Rycerz jest tutaj gdzieś z tyłu. Biały kapelusz? No widzisz, a jest tam. A to może ten sam? No właśnie dlatego tak obstawiłem. Patrz, ja bym tego obstawiła, bo on tak sobie jechał powoli. Sobie. Pielęgniarka zgnita, patrz. Oj. Rycerz, a mój rycerz to patrz, to on gra jak ja. To... Patrz na tych gości. Jestem tego obstawiła. Patrz, jak on mnie chciał wepchać tutaj, skubaniec. O, udało mu się, brawo, GG. No tutaj już na tych, ja bym radziła się na tego z białym kapeluszem nie obstawić, patrz jak on... Patrz, co oni robią, no ludzie. Ja chyba obstawiam tego pasia z tego, także na razie go rezerwuję, dobra? Dobra, okej, na razie możesz. Słuchajcie widzowie, jeśli wy macie jakąś fajną serię w Stumble Guys, żebyśmy zaczęli, piszcie w komentarzach i jeszcze dwie osoby mogą przejść. Strażak sam, dawaj, z pielęgniarką. Poszli. Zgasił pragnienie. No, ale co tam się dzieje? Oni nie przechodzą tam? Co tam się wydarzyło? Nie wiem, biegną w miejscu. Patrz, jak pielęgniarka ich porobiła. No nie wierzę. Ja obstawiam na razie tego. Manuelino. A ja obstawiłem bota wcześniej. W ogóle ta pielęgniarka jest botem. Popatrz sobie, kto jest botem. Ewelina, proszę, proszę tak nie robić. Widzowie, zostawcie w komentarzu Team Rafa. Albo jak jesteście Team Ewela, to możecie Team Ewela. O, nie lubię tej mapy. Ej, ja tego zielonego w kapeluszu. On dobrze był. On był na początku. A mój... proszę zmienić tutaj cel. Który jest twój? No ten pasiasty, tylko nie ten, nie ten, tylko ten wcześniejszy. Ja na, jak był pierwszy strzał, to miałam powiedzieć farm. O ten. Przykro mi, już odpadnie. No i teraz będzie ostatni, nie. Patrz, o wyprzedzi, patrz. Omija, patrz. Ej, on... patrz, co jest? Patrz, Ewela, dawaj, ciśnij go, skciu. Nie. Ale powinien to przejść. A który twój? Ej, mojego w ogóle nie ma. A patrz. Dobra. Oj, przeskoczył jeszcze to. Dobra, mój trzeci na mecie, także dobrze to wróży. Ale gdzie jest mój ziomek? O, jest tam z tyłu. A ty zielonego obstawiłeś. O, dwie osoby jeszcze. O, dobra, mój nie przeszedł. Czyli musisz zmienić swój cel. W sensie tak, muszę, ale już mam. Czerwony PTX Javier. A ty? To będzie, no ja tylko pasię z tego tutaj, 103 z Manuelinho? Tak. To wołaj, Manuelinho, ja będę Javier. Dobra. Manu Manalino. Ej, co dostaniemy? Oby płatki, w sensie te takie. O. To czasem można przechodzić. Ja to przeszłam, ja na tym wygrałam, pamiętasz? Ej, kogoś wywa... Nie, dobra, jest, 2, 4, 3. Dobra, mój idzie pierwszy, to będzie dać na... Zmień, Rafał, zmień na mojego albo twojego. Mój jest pierwszy na razie. A mój drugi. Ale co on tak stanął w miejscu? No co ty, A, mój idzie pierwszy teraz. Oj, patrz, mój pierwszy. O, tak. Ej, ta mapa jest ciężka. Jak ja tutaj przechodziłam ją, to bardzo długo. Jedna osoba tam na tych stopniach była bardzo długo. Także mi się wydaje, że tutaj wszystko może się zmienić. Ej, patrz, mój jest dalej. O, już nie. Tu jest. Dobrze, wszyscy są w tym samym miejscu, no to jest ciężka mapa tak samo. Ale fajnie, że ty... O, dawaj, biegnij! Spaliło go. Ale mój też, patrzcie, oboje są tutaj. No, ale to jest naprawdę ciężka i tutaj wszystko może się zdarzyć. No ja byłam na końcu tutaj. Patrz, oni idą koło siebie. Łeb. Ej, oni się zakumplowali się. Siema, mordo. Dawaj. Ej, czerwony na prowadzeniu. Nie, mój na prowadzeniu. Nie, czerwony. Spadnij. Dobrze. Czerwony. Zobaczmy na czerwonego. Czerwony, jak cekła. Brawo. Ale by go machnęła. Ale jest pierwszy? Tak. Tu musi zginąć. Dobra. Ej, jaka tutaj za... Ej, co jest, gościu? Mój się spalił. Dawaj, co on robi? Co on do szpitala? Ej, ale emocje. Dobra. Nie, jest. Dawaj. Nie, to jest ciężkie do przejścia. Wkładamy wniosek o usunięcie tej mapy. Nikt nie potrafi przejść. A ja przeszłam, ja wygrałam. Patrz, jakiś doszedł jeszcze tutaj jeden. No, ale zobaczymy, kto to wygra. I to jest ciężkie, tu jest bardzo ciężkie. Ja w ogóle jak pierwszy raz to grałam, to nie wiedziałam, że te takie stopnie przychodzą, tylko myślałam, że na góra, dół. Patrz, list nas porobił. Nie, dobra, jest dobrze. I w prawo, no byku, w prawo i w lewo, no. Czyli, no, nie.
Szanuj się, no. Szczęście. Patrz jak tańczy. No, widzisz, takiego sobie wąsa zapuszczaj. Losujemy kołem fortuny. Dasz nakręcić? No proszę, możesz kliknąć, ale musi być Superman. Jak nie będzie Supermana, no to... Płacę ci 50 zł. Dobra. Ostatnią rundę zagramy o coś lepszego, więc oglądajcie do samego końca. Było blisko. 5 dych dla mnie. Ostatnia runda i słuchajcie, jeśli chcecie drugi odcinek z tej serii z innymi nagrodami, na przykład z pieniążkami, zostawiajcie łapki w górę. A ja teraz pooglądam, Ewela przechodzi. Zobaczmy, tylko Ewela nie przejdź tej rundy czasami przez przypadek. Ej, ten zielony, ja obstawiam zielonego Skulltroopera. To ja tego Miśka w takim razie na razie. Dobra. Albo siebie, bo ja tutaj patrz, dobrze mi idzie. Ja specjalnie to zrobiłam. Ewelina. Nie ma tego. Ewelina, dobra, dostaniesz? Nie. Specjalnie tak zrobiłam, żeby wiesz tutaj. Zmieniłaś wszystkich. Naprawdę. Ja się tutaj muszę tak ten. Nachylać. Pamiętaj, żeby tego nie przejść, Ewela. Pamiętaj, żeby tu obserwować. Dobra, to obserwujemy może tutaj, co? Dobra, okej. No to zobaczmy, kto tam pierwszy jest. Jakiś kapelutku gościu, a ja tego Miśka, patrz, co się z tym Miśkiem stało. Patrz, jak przeszedł. Ło, i zielony Skulltrooper jak na razie, a ty? No ja na razie jeszcze nie wiem, stwierdzę w drugiej rundzie, ale może ten w kapeluszku, jak pierwszy przeszedł. Zobaczę za chwilę, który jest botem. Dobra, jedziemy! Przechodzimy to! No nie, już nie zdążysz. Ej, patrz, jak tutaj ten, kuchasz. Jakiś tam wyprzedził. Nie, nie wyprzedził, odpadasz. Ewela, patrz na nich swojego ziomeczka. Ja mam bokser. Polak! Czekaj, ja nie wiem, którego ja chciałam. To ja tam był nawet. Tak? Nie. Ej, którego ja chciałam? Kapelutku, gdzie on jest? Tu, Mefutaku. Ewelcia. Wow. Dawno nie grałam tej mapy. Dawaj na zielonego Skulltroopera. Ja mogę sterować? Tak, możesz sterować. Jest! Dobra, mamy jeden na jeden. O nie, a co z moim? O co chodzi z moim? Mamy zielonego, zielonego na razie obserwujemy. To nie może być tak, że ty wszystkie 3 rundy wygrasz. I patrz, jak on... Cheaty. No i widzisz, karma szybko wróciła. Karma... Ej, ja na razie obstawiłam tego w kapelutku takie coś tam? Tak? Nie wiem, gdzie on jest. O, tutaj. Gdzie on jest? Ty masz co robić. Dobra, nie obstawiam go już, bez sensu. Patrz, jak on w ogóle wolno biegnie. Co tu jest na mecie? Robot! Dobra, robota, zmieniam na robota. Ej, a gdzie jest zielony? No tu. Ej, 4 osoby jeszcze mogą przejść. Ja zmieniam na robota, bo mój to na pewno nie dojdzie. Patrz, ale fart, cicho. Ej, dobra, zmieńmy tutaj, żeby zobaczyć, jak tutaj idzie. Ja zmieniam na tego robota, co jest już tam. Patrz, gdzie jest twój. Dobra, z tej planszy wybierzemy po prostu tutaj kogoś. Luke. Bokser. Ja Luka 1, 2, 3. Jak będą miotki, to wszystko jest możliwe, ale jest łatwa, bardzo łatwa mapa. Najprostsza mapa w Stumble Guys przed wami. I teraz zobaczmy, kto będzie w niej najlepszy. Ja, zielony ten ziomeczek. Zielony ziomeczek, dajmy na robota. Proszę bardzo. Ej, patrz, jak on musi być ta moja runda, musi to być moja runda. Dobrze, robot, pierwszy jest robot. Pierwszy, nie możesz teraz spaść. Spadaj, pięknie, dobrze, w prawo, teraz lewo. I za chwilę w prawo i rzut podwójny. Dobrze, pięknie, bardzo, stój, dobrze, Rafał, czekaj. A gdzie jest zielony? Chłopie, dawaj, tak. Dobra, on musi to wygrać, ale jak będę bliżej, to i tak wygram. Tak, nie możesz spadnie. Dobra, ten się... Tamten musi się potknąć. Dawaj, ciśnij. Ale to lepiej dla ciebie, że tam... Patrz. Nie, jakby tu szybciej przebiegł, to był... Dobra. Ale jest bliżej. Ale i tak wygrywam, chociaż jedno. Lepszą nagrodą jest to, że Ewela może zakręcić 3 razy za 90 gemów, także zobaczymy, co ci wyleci. To dlatego, że byłam przegrywem prawie dzisiejszego odcinka, ale na szczęście mi się udało. O, i mam z tej okazji rzadkie. Czy będą 3 rzadkie? Pewnie zaraz tak. Się przekonamy o tym. Kręcimy drugi raz. Ej, jak wylosuję legendę i nowego skina, to wow. No, dobre by to było, ale wątpię, tak szczerze, chociaż... Nie mówcie, że znowu rzadkie. No pewnie, znowu mamy sobie rzadkie. Dobra, dziękujemy. I ostatni tutaj spin. Co będzie? Złoty banan. Złoty. O, jest złoty banan nawet. Ale już na pewno nie doleci do niego. Będzie epicki rekin? Tak. No już coś tam lepiej. Także widzowie, jeśli chcecie więcej takich odcinków, padajcie na te. Łapka w górę. Trzymajcie się. Na razie.